Pierwsza walka w kimonach, historyczna. Fajnie, że to panie zaczynają. No i właśnie, w kimonach. Niektórzy na kimona mówią szmaty, piżamy. No wielu nie lubi tych kimon. Oj, ale widzimy, to chyba to, co mówił Marek Hoffman. Te walki kobiet naprawdę są zawsze ekscytujące. No Greta należy do kadry Newazy w fightingu, więc doświadczenie, jeżeli chodzi o stójkę, ma. Nina, Krav Maga. No tutaj Marek Hoffman mówił, że, czyli popularny adbuster, że kobiety nie mają takiego instynktu walki. Ja bym powiedział, że chyba odwrotnie, mają aż za mocny większy, czasami. Zdecydowanie. Adbuster chyba nie ma żony. Nie, nie. O, chyba z innymi kobietami się zadaje. Nina troszeczkę pająkiem próbuje. No właśnie, byliśmy ciekawi, czy te uderzenia w kimonach też będą tak wchodziły. A i proszę, piękny dosiad. I teraz... Brawo Nina, brawo. I teraz Nina rozpuściła swoje ręce. Wiatraki poszły w ruch. Wiatraki poszły. Ale wydaje się, że przynajmniej do tej pory Greta jakoś radzi sobie z tym. Widzimy, chwyciła ręce. I znowu parę uderzeń. Greta próbuje zniwelować ruchy Niny, ale Nina sobie dość dobrze radzi. Dosiada więc jedna z tych najbardziej dominujących pozycji w jiu-jitsu. Tak, idą uderzenia, ale wydaje mi się, że tam jest jakiś głębszy plan. Do balaszki. Balaszka, może duszenie. I proszę. Błąd. Zawodniczki z Poznania dostała się na plecy. A Greta Wilczek będzie teraz pracowała z góry. Tak, mocno pracuje właśnie uderzeniami. Balaszka. Jest takie ryzyko, że zawodniczka pracująca z góry uderzeniami zapomina się i wtedy jest otwarta na techniki kończące. Do końca pojedynku 2 minuty. Teraz praca pajęczą gardą. No to jest jedyny sposób na to, żeby zniwelować jednak te ciosy z góry, prawda? A no właśnie. Szkoda, że w MMA tego nie widać, no bo jak wiadomo w MMA nie ma gi, a te techniki właśnie są specjalne, rozwijane, kiedy ma się ubranie. Nina, widać, że rozpracowała taktykę na swoją walkę. No i jak widzimy, pojedynek właściwie brazylijskiego jiu-jitsu. Dużo zwrotów akcji. Nina znowu z góry. W półgardzie. Wyglądało na to, że Greta jakby już troszeczkę zmęczona, oddała trochę tą pozycję. Mamy półgardę. Ale jeżeli chodzi o półgardę w kimonach, to zawodnik z góry może równie dobrze atakować.
bardzo ciasno. Zawodniczka z Poznania coraz bardziej domyka to miejsce. Tak, i teraz wyprowadziła parę mocnych uderzeń. No i mamy koniec pojedynku. Pierwszego historycznego w narożniku Niny Tomek Glinkę. Mogę wam powiedzieć, że zwycięzczynią pierwszej walki kobiet w kimonach z uderzeniami otwartą dłonią jest Nina Widzińska! Wielkie brawa! G 88 do 12 wygrywa Nina Widzińska.